Dajcie mu wielkie brawa przed wami. Patryk Gosiński! Siema Toruń. Siema. Ale co jest, kurwa, śniadanka nie jedliście? Siemano. Od razu lepiej. Mi się kiedyś zemdlało. Stoję w szpitalu, piguła na mnie patrzy i mówi: a może pan po prostu nie jadł śniadanka? Mówię: serio, kurwa? Wyglądam na kogoś, kto śniadań nie je? Ja wyglądam, jakbym zjadł wszystkie śniadanki. A poza tym, jaka to jest chamska logika? Co, gruby pominął posiłek, to musi upaść? Odejdę za daleko od lodówki, to zdechnę? To tak jakby zemdlała anorektyczka, ona by powiedziała: może się pani nawpierdalała? Nie wiem w ogóle, Toruń, czy kojarzycie taką akcję na anczowianki: butelka dopasowana do ciebie? Zobaczcie, co mi pizda w kiosku dała. Myślałem, że tam do niej wejdę przez to okienko. Gdyby nie to, że pewnie bym się zaklinował. A tak. Też na wstępie, Toruń, chciałem przeprosić za moją dzisiejszą formę, ale strasznie boli mnie głowa, jestem zjebany po podróży. Przyjechałem do was z Rubinkowa. A jak jedziesz na gapę, to czas się w chuj dłuży. No niestety. No tylko tam hotele były, kurde. Najtańsze, tak. Ja na co dzień mieszkam w Warszawie, znaczy w Warszawie. Mieszkam sobie na takich peryferiach, na dzielnicy, która się nazywa Bemowo. I mam z tym przejebane, bo nikt nie traktuje tego jak Warszawa. Zawsze jak ktoś mnie pyta: Patryk, a ty skąd jesteś? Mówię: no z Bemowa. Oni: myślałem, że ty z Warszawy. I kiedyś, pamiętam, pojechałem zapisać się na studia, dosłownie dzielnicę dalej, na kulturoznawstwo, i babeczka w dziekanacie do mnie: a skąd chłopczyk będzie do nas dojeżdżał? Ja mówię: no, z Bemowa. Ona: uuu, to pewnie pociągiem. Ja mówię: pociągiem? Na pociąg to ja muszę najpierw kuniem podjechać. Sołtys mnie dorożką na dworzec podrzuca. No ale czasami rzeczywiście trzeba gdzieś podjechać pociągiem. Regularnie jeżdżę do mojej babci, do Wołomina. I teraz niedawno też pojechałem, bo pandemia, no to trzeba w zakupach pomagać tym seniorom kaszlakom, co nie? No i pojechałem sobie, jadę pociągiem. Godziny szczytu, no to wiecie, co się dzieje. Zajebany jest po prostu niesamowicie. Stoję sobie w tym pociągu i na jakiejś stacji wsiada parka, dziewczyna z chłopakiem, i stają mi centralnie pod pachą. Samo to już jest krępująca sytuacja, co nie? A tych dwoje gagatków, pociąg rusza, oni patrzą sobie głęboko w oczy i lecą ślimakiem. Pod moją pachą. Mówię do niego: co jest, kurwa, dawno się nie goliłem, jemioła mi wyrosła? Mówię: nie machaj tak tu, kurwa, tym językiem, bo mi cały ten perspirant zliżysz. On do mnie: ja nie pani Mariu. Mówię: no tym to, kurwa, nic nie przeszkadza. Jeszcze obok mnie taki typowy Janusz mówi do mnie: panie, teraz to wszędzie ci Ukraińcy. Ja dzisiaj widziałem dwóch pod moim blokiem. Mówię do niego: człowieku, mam dwóch pod pachą. Chcesz się zamienić? I wyszedłem, byłem taki trochę na nich podkurwiony, ale potem sobie myślę, że jak na tej Ukrainie musi być przejebane, skoro ta dziewczyna stwierdziła: ej, Iwan, jak cieplo pod pachą, tu dwarchloka. Dawaj, co ujęcie. Tam musi być strasznie. I wysiadam, jestem już u tej babci, robimy sobie zakupy, fajnie. Tylko moja babcia to jest trochę dziwny człowiek. Zawsze z nią tematy gdzieś tam schodzą na politykę. Jeśli chodzi o politykę, tak by wam to powiedzieć, bardziej na prawo jest tylko NSDAP niż,
niż moja babcia. Też zawsze wymaga, żebym przyjeżdżał do niej w koszuli. A ja kurwa nie chodzę w koszulach, mam jedną tą koszulę, kurwa. 3 razy za małą. Ale mówię, chuj, jadę w tym, ona i tak tam ledwo dowidzi, to się nie kapnie. No i robimy te zakupy, tam gadamy, jest fajnie. Ja, żeby ją tak trochę podkurwić, to mówię, że mam taką teorię, że oni w tym pierwszym lockdownie zamknęli zakłady fryzjerskie po to, żeby nam tak grzywki na oczy zarosły, żebyśmy nie wiedzieli, co oni odpierdalają. A moja babcia mówi, co ty bredzisz, to jest niemożliwe. Mówię, dlaczego? Wszystko jest możliwe. Ona tak? To zapnij koszulę. Także 1-0 dla moherów. Jeśli chodzi o tą pandemię, moim zdaniem da się jakoś to ogarnąć, tylko trzeba uważać na kolejki. Moim zdaniem najgorsze są kolejki. No bo wiadomo, stoimy w kolejce, ktoś kaszle, kaszle nam na plecy. Wszyscy wiemy, jak ciężko umyć plecy, to nie? Więc nie stoimy w kolejkach. Zresztą tam nic dobrego nie może się przydarzyć. Ja sobie właśnie poszedłem któregoś razu po bilet na pociąg do takiego małego kiosku i przede mną w kolejce stoi sobie staruszka, a za mną podchodzi jakiś dresiarz. Dresiarz podchodzi normalnie, ma szaliczek Legii, a na nim ma górnolotny napis: dziś jesteśmy tymi, przed którymi ostrzegali nas rodzice. Mówię, o kurwa, pedofil. Wyciągnie cukierka, to spierdalam od razu. On mówi do mnie, ty mordo, a ty za kim jesteś? Mówię, no za tą panią. Także nie stoimy w kolejkach, no ale łatwo gadać, tak? Nie stójcie w kolejkach, przecież nie da się za bardzo. Ja w marcu, jak był ten pierwszy lockdown, musiałem sobie zrobić taki komplet badań krwi. No i zrobili nam na BMW-ie Luxmeda, to mówię, pójdę sobie za hajs, nie będę się z tymi moherami przepychał. No i fajnie, nie było ani jednego mohera, za to było mnóstwo kobiet w ciąży. No i wiadomo, trzeba je przepuścić, tak? To jest jakby logiczne. Tylko ja po 2 godzinach byłem już tak wkurwiony, i podchodzi jakaś kobiecina, ma delikatny brzuszek, dużo mniejszy niż mój. I bez słowa wchodzi do gabinetu. Ja mówię do niej, przepraszam bardzo, ale dlaczego się pani wpycha? Ona mówi, ja? Ja jestem w ciąży. Skąd ja mam to wiedzieć? Może się pani bobu najadła? Ona do mnie mówi, panie, o tej porze roku nie ma bobu. Jest marzec, to nie? Kobieta zamiast mnie opierdolić, to mi tłumaczy, co kiedy rośnie. A ja sobie myślę, jak to może bobu nie być, nie? Obok był warzywniak. Mówię, kurwa, i tak jestem ostatni. No muszę to sprawdzić. Idę do tego warzywniaka. Mówię, dzień dobry. Poproszę bób. Babka na mnie patrzy. Mówi, panie, o tej porze roku nie ma bobu. Mówię, kurwa, zmówiłeś. To jest stara. Wracam do tego Luxmedu, już byłem tak wkurwiony, sam miałem tak obcisłą koszulkę, że ja wyglądałem jak w ciąży. Więc mówię, zaraz sam tam wbijam, ale przychodzę tam już elegancko, nikogo nie ma. Wchodzę do gabinetu, piguła patrzy na mnie i mówi, a pan co taki wzdęty, bobu się pan najadł? Mówię do niej, pani, o tej porze roku. Nie ma bobu. Ona mówi, a ja tam mrożony kupuję. Ja zawsze mdleję na pobraniach krwi. Ona wyciągnęła taką wielką igłę. Ja jestem cały blady od razu. Ona mówi do mnie, a pan co taki blady? To, że pan wyglądasz jak balon, nie znaczy, że pan pierdolniesz. Także nie stoimy w kolejkach. To jest jedyny morał tego stand-upu. Też stoję sobie ostatnio w kolejce w Biedronce, już przy kasie jestem, tam mam te zakupy i patrzę, że przede mną stoi żul. Ale coś mi nie pasuje, mówię, bo kurwa, z torby wystaje mu komputer. Mówię, no to nie jest żul, tylko hipster. Źle człowieka oceniłem, co nie? Ale patrzę, że stacjonarny. Mówię, no tego do Starbucksa nie zabierze raczej. I odbiera telefon. Ja nie wiem, skąd żule biorą telefony, ale miał taki stary telefon. I odbiera go i ja słyszę taką rozmowę. Nie jestem kurwa u żadnego Bogdana. W Biedronce zakupy robię. Nie chodzę już do Bogdana.
Jestem, nie wierzysz mi? Za mną stoi pan, dam mu telefon, to ci potwierdzi. Ja biorę słuchawkę, halo, tu Bogdan, kto mówi? No nie mogłem się powstrzymać. Musiałem jeszcze spierdalać przed żółem. Dogonił mnie, a miał komputer stacjonarny. Coś sam tak. W ogóle co to jest za imię Bogdan? Jest jakieś kompletnie nie na czasie. Ale nie będę się z niego wyśmiewał, bo ja tak nienawidzę swojego imienia Patryk. No tak mnie to wkurwia. I ostatnio spytałem swojej mamy, mówię, dlaczego tak postanowiłaś mnie nazwać, nie? Moja matka mówi, no bo wiesz, oglądaliśmy z ojcem Dirty Dancing. Mówię, ja pierdol. Żałuję, że spytałem od razu. Jebany Patrick Swayze. Mówię do niej, i co on, przepraszam bardzo, takiego w tym filmie robi, żeś tak postanowiła dzieciaka nazwać? Moja matka, no jak to co, no? Pięknie tańczy. Mówię, serio? I wyście myśleli, że za 20 lat zobaczycie mnie w telewizorze, a teraz przed państwem para numer 5. Patryk Gosiński i Dorota Wellman. Tańczące bliźnięta. Nienawidzę tego imienia. Też moja ex zawsze się ze mnie śmiała, że ten Patryk, że to takie chujowe imię. A ona sama była chujowa. Widzę mnóstwo osób zadowolonych z swoich poprzednich związków. To jest cudowna sprawa zawsze. Nie, moja ex to był mega toksyczny związek, tylko też tkwiłem w nim, bo no kurwa, bałem się, że nikogo lepszego sobie nie znajdę, wiecie. Grubasy nie mają łatwo na tym rynku, co nie? Jakby, ja nigdy nie rozumiałem na przykład tego podrywu takiego klubowego, jak to kolesie potrafi. Jakby, co ja miałbym powiedzieć? Miałbym podejść do dupeczki i powiedzieć, cześć, widzisz tę plamę na bluzie? To sos z wieśmaka. Wcześniej wjechał Big Mac czy cheeseburgery. A może najpierw były... Ona, to nieważne. Byłam mokra już przy Big Macu. No przecież tak by nie było. No i tak tym tkwiłem, ale teraz jest fajnie, teraz jest dużo lepiej, teraz mam śliczną żonę. I myślę o niej nawet jak gdzieś tam sobie wychodzę z kumplami na miasto. Na przykład byłem niedawno odreagować pandemię z moim kumplem chudym. On wrócił z Grecji, więc fajnie, bo była okazja. Poopowiadał mi, jak tam było w Grecji. Ja mu poopowiadałem, jak tam było, kurwa, na Bemowie. I idziemy sobie w centrum miasta na wódeczkę i mijamy stoisko z różami po 6 zł. Ty, kurwa, jak tanio. Kupię jedną żonie. Tak nam się układa, że obrączki ściągnąć nie mogę. Odwdzięczę się jakoś za to biatki. Chudy mi pożyczył gotówę, biorę tą różę, idziemy dalej i mijamy Rossmana. A chudy mówi do mnie, ty, a ja skoczę na chwilę do Rossmana, bo jutro do mnie wpada fajna dupka, lepiej żeby było. Ja mówię do niego, co ja tu będę tak sam stał, idę z tobą, nie? No ja się kapnąłem dopiero przy kasie. Pominie kasjerki. Jak ta cudowna sytuacja wygląda, nie? Jeden gruby, drugi chudy. Gruby trzyma róże. Chudy kupuje gumy. Kasjerka patrzy na nas. Może jakiś żelik do tego? A ten pierdolony debil patrzy się na mnie. Chcesz? Mówię, stary, na chuj mnie pytasz, mam to w dupie, jakby. Chcesz, kupuj, nie chcesz, nie kupuj. On do mnie, ty, może wezmę? To co, chociaż palec posmarujesz. Mówię, Jezu, dlaczego miałbym sobie palec smarować? Kasjerka to się zaczęła jąkać. Ja chyba się domyślam. On mówi, no, posmarujesz sobie palec, to ci obrączka zejdzie. Kasjerka, Czyli co, nie chcą panowie tego żeliku, tak? Ja mówię, nie no, nie będę go naciągał i tak już muszę odwdzięczyć się za róże. Masakryczny kumpel. Nie, ale tak jak mówiłem, teraz mam super żonę, jest fajnie. Moim zdaniem
taki wyznacznik udanego małżeństwa to jest jak możecie siedzieć na chacie, się nudzić i jest fajnie. Nie to, że zapierdalacie gdzieś po Energylandii. Nie, siedzicie na chacie, obieracie kartofle, jest fajnie. Nie? Ja właśnie niedawno siedzę sobie z małżonką na chacie. Oglądamy taki, nie wiem czy kojarzycie, taki dokumenty o odchudzaniu amerykańskich grubasek. Ja uwielbiam to oglądać. Pocieszam się, że jestem chudy wtedy. No i tam lecą jakieś piwka, sobie pijemy, oglądamy to. No i mi się przysnęło i przyśniło mi się, że rżnę główną bohaterkę. Mówię, no jak będzie pozycja na jeźdźca, to za daleko nie zajadę. Będą mi miednice na śruby skręcać po prostu. Jeszcze jakby wam opisać, kobieta wyglądała, jakby zabierała kanapki do pracy razem z chlebakiem. I nie dość, że była tłusta, to jeszcze napalona. Wiecie, w głowie kutasy, cipy, pornosy, w brzuchu kiełbasy, dipy na czos. No mi nie jest do śmiechu, kurwa. I zaczynamy się lizać, nie wiem, czy ona jest taka namiętna, czy zaczyna mnie powoli wpierdalać. Wymazała mnie całego szminką. Ja patrzę, ona zamiast szminki używa masła. Obudziłem się od razu i mówię do swojej, no niedobrze mi. A moja, co jest, śniadanka nie jadłeś? Mówi, no nie dlatego, no przyśniło mi się, że bzykam grubasa. Witam w moim świecie. Dzięki wielkie, Toruń, dzięki. Halo. Patryk Gosiński!